Siemano, witam serdecznie w kolejnym odcinku PS News. Ten odcinek newsów z racji całkiem sporej ostatnio aktywności w świecie gier oraz faktu pokazu Summer Game Fest, który także przyniósł ze sobą mnóstwo ciekawostek, jest przepełniony po brzegi treścią. Abyście nie zasnęli, ja i mój skalpel, tudzież narzędzie do cięcia filmów w programie montażowym wykorzystam dzisiaj maksymalnie. Tak więc mamy tym razem prawie same konkrety ze rolania wody, wstęp i tak już jest przydługi, więc dzwońcie, następnie się wygodnie rozsiądźcie i lecimy z tematami. Zapraszam na PS News. W tym tygodniu były dwie główne premiery, w których kierunku warto rzucić swoje spojrzenie. Pierwsza z nich to produkcja studia Supermassive Games, czyli twórców Until Dawn, świetnego horroru z 2015 roku z PS4. The Quarry to nowa ich gra, w której manualna rozgrywka siada na tylnym fotelu, a fabuła przejmuje sterowanie. Sytuacja, z którą mamy tutaj do czynienia, jest taka, że po zakończeniu letniego obozu dla dzieci opiekunowie tejże kolonii zbierają się do powrotu do domu. Aczkolwiek wydarza się coś, co powoduje, że z wyjazdu nici. Nie będę wam naturalnie zdradzał, co się wydarzyło, żeby nie spoilować. Dodatkowo opiekunowie dostają także przestrogę, aby do kolejnego dnia nie wychodzili z głównego budynku obozu, co oczywiście zostaje przez nich zignorowane. Okazuje się, że w okolicy pojawiają się jakieś dziwne potwory, plus mała grupa tubylców, którzy z bronią palną oraz z twarzami umazanymi krwią łażą po lesie w nocy w niewiadomym celu. Wszyscy opiekunowie naturalnie się rozdzielają, no bo tak zawsze się dzieje w tego typu historiach. No a dzięki temu w poszczególnych momentach możemy nimi sterować, no i też podnosi nam to sukcesywnie ciśnienie do góry. Kto przeżyje tę noc? Nie wiadomo, bo wszystko zależy od naszych wyborów, no i też szybkich reakcji. The Quarry, jak więc widać, to gra w dużej mierze nastawiona na wybory fabularne, gdzie faktycznych momentów, w których kimś sterujemy, jest znacznie mniej niż scenek animowanych, które oglądamy. Od taki mocno interaktywny film. Całość zabawy sprowadza się do wybierania, co powie dany bohater, jakiegoś uniku podczas ucieczki lub pogoni, lub szukanie różnych sekretów i kart tarota poukrywanych w różnych lokacjach. Co ciekawe, grę można w ogóle odpalić jako film, aczkolwiek możemy ustawić sobie w opcjach, kto przeżyje lub zginie, lub w ogóle zmodyfikować zachowania poszczególnych bohaterów podczas różnych czynności, które wykonują. Jest także swoisty tryb multi online, który zostanie dołączony do gry jakiś czas po premierze, a na razie można wcielać się w różne postaci, przekazując sobie po prostu po kolei pada. Jeśli chcecie zobaczyć w akcji The Quarry, graliśmy w nią w zeszłą sobotę i muszę przyznać, że świetnie się bawiłem, dzięki temu, że czaty pomagały mi w wyborach lub po prostu komentowaliśmy przeróżne akcje wspólnie w grze. Świetna gra do pogrania z bliską osobą na fotelu pasażera, zdecydowanie można, a właściwie trzeba sprawdzić. Druga produkcja to Spellforce 3 Reforced i to jest specyficzna gra, bo łączy ona w sobie elementy strategii oraz gry RPG, czyli można rzec taka mocno pectowa gierka, a tych na konsolach nigdy nie było za wiele. Te produkcje warto sprawdzić, bo trójka chronologicznie jest pierwsza ze wszystkich gier, więc ma to w sumie sens. No i gra posiada całkiem dużo trybów rozgrywki, jest tryb fabularny, są także opcje, w których możemy pograć sobie ze znajomymi lub odpalić różne krótsze scenariusze lub kampanie. Ogólnie sporo tego, zwłaszcza, że można także dokupić sobie do niej wszystkie wydane wcześniej DLC, a z kolei podstawka jest w dużo niższej bazowej cenie niż takie normalne AAA gry. Bardzo ważne jest, aby nauczyć się tutaj sprawnej obsługi pada, a dokładnie wielu skrótów klawiszowych, no bo bez tego po prostu nie nadążymy czasem za akcją. Czasem musimy budować naszą bazę, osadę lub jakieś miasto, tak to można nazwać. Z kolei zawsze musimy być też gotowi na potyczki z przeciwnikami w polu, mając też na uwadze potrzebę gromadzenia różnych surowców, aby móc się rozwijać. Tak jak mówiłem, tego typu gier nie ma za dużo na konsolach. Ta jest bardzo ładna, historia może was wciągnąć. Głównym angielskim głosem jest Geralt, więc jeśli szukacie ciekawego połączenia RTS-a i RPG-a, koniecznie sprawdźcie Spellforce 3 Reforced. W zeszłym tygodniu odbyła się prezentacja Summer Game Fest. Oglądaliśmy ją wspólnie, tak z przerwami podczas naszego streamu Immortals Fenyx Rising. No a że impreza trwała 2 godziny, no to pozwólcie, że w super telegraficznym skrócie wydestyluję to, co się tam pojawiło. Po pierwsze, potwierdzono istnienie i premierę The Last of Us Part 1, czyli remake'u pierwszej części przygód Ellie Joela, która trafi wyłącznie na PS5. Tutaj temat jest prosty. Gra pozostaje niezmieniona względem zawartości co do oryginału, jednak całościowo została ona podciągnięta do poziomu wizualnego, który prezentowała Part 2. Już teraz mogę wam obiecać, że naturalnie zagramy w nią na naszym streamie po premierze, która jest przewidziana na 2 września. Jeszcze szybkie info co do spin-offu serii The Last of Us, czyli multiplayerowego Factions. Twórcy w trakcie prac zwiększyli znacznie rozmiar oraz swoje ambicje, które mają wobec tej gry, więc na większą prezentację musimy poczekać do następnego roku. Jednak już teraz wiemy, że nie będzie to zwykły tryb multi na doczepkę.
bo w grze odwiedzimy San Francisco i ma tu być także osobna historia fabularna. Ciekawe, znając Naughty Dog, będzie grubo. Call of Duty Modern Warfare 2 także miało swoje miejsce na SGF. Pokazano spory urywek misji fabularnej odbywającej się na platformie wiertniczej. Podobało mi się, zwłaszcza oprawa dźwiękowa była taka mocna. I pewnie znów po wskoczeniu do trybu multi nie ukończę singla, ale może faktycznie jednak warto nie pomijać rozgrzewki, jaką jest tryb fabularny. Swoją drogą, z racji tego, że ta odsłona Call of Duty ma obowiązywać przez kolejne 2 lata, także i tryb Warzone otrzyma wersję 2.0. Pojawi się on chwilę po premierze MW2 i naturalnie będzie miał nowy tech, nowości, łączoną progresję sprzętu, postaci i wiele rzeczy, które sygnalizowali gracze, a które następnie twórcy wzięli sobie do serca, no i faktycznie wdrożyli do Warzone 2.0. Co konkretnie jeszcze nie powiedzieli, więc jak będzie wiadomo, powrócimy na bank do tego tematu. A, i już teraz pamiętajcie, że MW2 będzie miało 2 osobne wersje, więc nie ma możliwości darmowego przejścia z wersji PS4 na PS5. Pokazano także nieco rozszerzony o urywki z gameplayu zwiastun The Callisto Protocol, czyli space horror od oryginalnych twórców Dead Space. I nie będę tutaj za bardzo się rozwodził, gra wygląda obłędnie, mrocznie i mega brutalnie. Ponoć w kosmosie nikt nie usłyszy naszego krzyku, ale moi sąsiedzi z pewnością doświadczą mojego rozdzierającego płuca wrzasku. I nie wiem jeszcze, czy to będzie ze strachu, czy z emocji wynikających z walki ze zmutowanymi przeciwnikami, ale w sumie z drugiej strony co za różnica. Planuję bawić się w The Callisto Protocol w najlepsze. Kolejną grą, tym razem mniejszą, która jest już od jakiegoś czasu na moim radarze, jest Midnight Fight Express. Tę grę tworzy nasz rodak w dużej mierze w pojedynkę, no przynajmniej w kwestiach technicznych. Jak widać, jest to coś, co fani gier takich jak Hotline Miami powinni tak samo jak ja mieć na swoim radarze uwagi. Technomuza, mroczne miasto, dużo strzelania i akcji w klimacie John Wick. Całość mega trafia w moje poczucie tak zwanej estetyki i pojęcia dobrej zabawy. Będę grał w grę, a nastąpi to dokładnie 23 sierpnia na PS4. Co jeszcze pokazano na SGF 2022? Była walka Ryu vs. Guile w Street Fighter 6. W ogóle wczesny build gry był dostępny dla dziennikarzy na miejscu, więc jeśli jesteście fanami bijatyk, no to możecie powoli już szukać takich, wiecie, mocno technicznych rozkminek na temat choćby kierunku, który obrali twórcy w nowej odsłonie. Mnie na przykład ujęła taka akcja, że na ekranie przed walką widoczne są twarze zawodników, a my możemy zmieniać ich grymasy twarzy. I w sumie zastanawiam się, dlaczego dopiero teraz ktoś na to wpadł i jest to tak mega oczywisty pomysł, że dalej się dziwię z tego powodu. Fajna sprawa. Zaprezentowano animowany trailer Marvel Midnight Suns, czyli tej strategii turowej ze znanymi z komiksów bohaterami. Pewnym zaskoczeniem, bo chyba nie było tego wcześniej wiadomo, było to, że w grze pojawi się Venom, no i też naturalnie Spider-Man dzięki temu. I przyznaję, że nadal nie wiem, jaka w grze będzie historia, ale z tego co widzę, to będą jacyś zieloni przeciwnicy, z portali wychodzący Blade, Ghost Rider i dziwny Hulk. No i wiele też innych znanych bohaterów, więc to może być całkiem spoko, no ile siądzie Wam taktyczna forma zabawy. Gra będzie miała swoją premierę 7 października, a jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda właściwa rozgrywka, udajcie się na kanał YouTube serwisu Game Informer. Tam twórcy zaprezentowali 20-minutowy materiał pokazujący, jak śmiga ta strategia, w której do akcji korzystamy ze specjalnych kart, które mamy w naszej talii. A skoro mowa o komiksach i znów takich grach, w które na bank zagram, Wojownicze Żółwie Ninja Zemsta Shreddera to dla mnie mega powrót do czasów dzieciństwa. Na tym właśnie wydaniu Żółwi wychowałem się, w takie gry grałem na automatach, czy jeszcze nawet przed stworzeniem PlayStation w domu na klasycznych konsolach, więc tej produkcji nie mam zamiaru odpuścić. Gierka wygląda świetnie, można w to łupać w koopie, z tego co widzę nawet do 6 graczy na raz, no i myślę, że zrobimy z tego stream wspólny. Potrzebuję tylko jeszcze 5 graczy do ekipy, premiera gry już 16 czerwca, więc jak reflektujecie, moi drodzy, no to ogarniamy Żółwie Ninja w następną sobotę na przykład na streamie. Inną taką grą z mojej młodości jest Flashback. Na teraz 30 lat później zajawiono, że będzie dwójka. Rychło w czas. Trailer jest raczej takim czymś w rodzaju zajawkowych, ale okej, z czystego sentymentu sprawdzę, czy warto po tylu latach ponownie wcielać się w Konrada. Chociaż myślę, że oprócz mnie to może ze 2 osoby kojarzą w ogóle, o co chodzi. Aliens Dark Descent. Z tego co widać, to strzelanina z rzutem izometrycznym, osadzona w świecie drugiej części filmu. Trailer w dużej mierze bazował na nic nie wnoszącej w sumie animacji. Gameplayu twórcy pokazali bardzo, bardzo mało, więc zajawiam to raczej jako ciekawostkę, no bo aktualnie i tak w moim odczuciu Aliens Fireteam Elite to mistrz w temacie strzelanek o xenomorfach,
No a Isolation to numer jeden w kategorii gry dla jednego gracza. Powodzenia Dark Descent, przyda się każda pomoc. Layers of Fear to z tego co rozumiem remake poprzednich dwóch części serii plus DLC w pakiecie, a wszystko to w oparciu o silnik Unreal 5. Dla niewtajemniczonych jest to taka polska gra opowiadająca o malarzu, który lekko odpływa do mrocznego, psychodelicznego świata, w którym nie wiadomo co jest prawdziwe, a co jest koszmarem. I ta osobliwa kolekcja ma ukazać się w przyszłym roku. Jak lubicie gry, w których chodzicie i rozkminiacie różne zagadki i coś tam was straszy, no to jest to coś, co można mieć z tyłu głowy. No i na koniec bzdura, ale tak w pozytywnym tego słowa znaczeniu, Goat Simulator 3. Biorąc pod uwagę, że dwójki w ogóle nigdy nie było, a gra po tym co wnioskuję i po tym co widzę dalej była tworzona w oparach absurdu, kompletnej głupawki i absolutnego braku wytłumaczalnego sensu jakiegokolwiek tej przygody, no, w której kozy z długimi ozorami są największymi koszmarami ludzi, no, to wszystko jest okej i się zgadza. Zakładam, że będzie śmiesznie i dziwnie, czyli klasyk Goat Simulator 3, spoko. I tak w dużej mierze prezentowała się konfa Summer Game Fest. Co wam się podobało, wrzucajcie w komentarze swoją opinię, a ja dobijam do brzegu powoli naszym newsowym statkiem i zrobię to bardzo szybko. W szybkich newsach, które są szybkie, zaczynamy od ciekawostki. Minecraft otrzymał darmowy dodatek. Chodzi tutaj o nowe dwie, nazwijmy to, lokacje. Pierwsza z nich to bagna z żabami, druga to podziemia ze starożytnym miastem pełnym tajemnic i skarbów, wiadomo. Dodatkowo mnóstwo różnych też jest nowych klocków, mechanizmów czy innych dodatków, no i też nowych mobków do zwalczania. Sam nie gram w Minecrafta, przyznaję, co prawda, ale myślę, że darmowe rozszerzenia są zawsze spoko, więc sprawdzić można. 7 miesięcy po swojej premierze Battlefield 2042 otrzymała pierwszy sezon. Zero Hour oznacza nową mapę. Z tego co opowiedział mi mój znajomy, który jest weteranem serii, a ja mu ufam o wiele bardziej niż sobie w tym konkretnym temacie, nowa górska mapa Exposure jest całkiem spoko. Jest inna, mocno pionowa, dużo się na niej dzieje, no i z tego co widzę, dużo graczy uważa ją za aktualnie najlepszą z dostępnych w grze. Jest nowa specjalistka, pochodząca z Gdańska, z formacji Grom, Ewelina Lis. Chyba jakaś moja krewna, Lis, Trójmiasto, za dużo zbieżności, muszę to sprawdzić. Jest nowy Battle Pass oczywiście, ze 100 poziomami do wbicia i nagrodami do zdobycia. Myślę, że tutaj zainteresowani tematem już dawno cisną w nowym BF-ie, więc jak coś, pamiętajcie, że i wy możecie wrzucić swoją opinię o tym, jak śmiga całość w sekcji komentarzy i oświecić nas, czy jest spoko, czy jest spoko. Jeszcze pozwólcie, że wrzucę taką małą rzecz, którą zapomniałem tydzień temu dołożyć, a myślę, że są wśród nas fani retro-shooterów i uniwersum Warhammera 40K, Bolt Gun, której wydanie planowane jest na przyszły rok. To jak widać po prostu taka turbo oldschoolowa strzelanka i więcej nic nie powiem, bo mało jest w sumie zdradzone na temat tej produkcji. Ale jako, że mam słabość do tego typu rzeczy, zajawiam i z automatu wrzucam na listę, będę obserwował. A skoro jesteśmy przy grach w stylu retro, jeśli lubicie klimat Castlevanii czy na przykład Blasphemous, koniecznie dopiszcie do tej samej listy coś, co nazywa się The Last Faith. Nie wiem za dużo na temat tej produkcji, pomimo tego, że wygląda ona dokładnie jak coś, w co na 100% zagram, jak tylko się ukaże, a nastąpi to jeszcze tego roku. Jak widzę, co tutaj się dzieje, to myślę sobie, no, Bloodborne w 2D. Jeśli gra będzie miała dobrą mechanikę, nie mam pytań. To jest totalnie mój klimat. Wiem też, jak bardzo lubicie gry, które powodują lot pionowy w górę po wystrzeleniu was z kapci, które zostawiacie za sobą dymiące na ziemi. Tym razem zajawiam coś, co nazywa się Project M. Będzie to gra pochodząca z Korei i z tego co widać, czuć tutaj taki bardzo mocny vibe gier Quantic Dreams, czyli na przykład Beyond Two Souls lub Detroit Become Human. Nie wiadomo na razie, o czym będzie historia w grze, ale silnik Unreal 5 robi tutaj wrażenie, zwłaszcza, że trailer fajnie miesza ujęcia z rzeczywistych lokacji oraz sesji motion capture, no, z tymi, które już stworzyli w grze graficy i animatorzy. I znów, myślę, że spokojnie można wrzucić tę pozycję na listę gier obserwowanych. W tym tygodniu poza targami pojawiło się także kilka innych potwierdzeń premier. Nasza rodzima produkcja o kowboju zmniejszającym liczebność demonów na Dzikim Zachodzie, czyli Evil West, trafi do sprzedaży 20 września. Jestem zaintrygowany tą produkcją, no bo faktycznie akcja jest tutaj dynamiczna, kolorowa i soczysta, no bo w sumie nie mogłem znaleźć innego określenia na to, co widać. Jest mięso. Na koniec wersję demo gier, które już dziś możecie zaciągnąć sobie na dysk i sprawdzić. Metal Hellsinger to połączenie strzelaniny i gry muzycznej, w której metal z głośników pokrywa się z tym, który wylatuje z waszej broni. Sprawdźcie sami zresztą, bo to całkiem ciekawe połączenie operowania spustem w rytm wiosła. Pozdro dla kumatych. A jak wam siądzie, no to 15 września można ogarnąć pełną grę.
Jeśli z kolei czekacie na nową odsłonę Saints Row, no to już teraz znajdziecie grę w PlayStation Store jako pre-order, ale kliknijcie sobie w te trzy kropki po prawej w menu z boku i tam możecie pobrać sobie wersję demo, która jest w sumie edytorem postaci. Więc po pierwsze możecie przymierzyć milion różnych ubrań i akcesoriów dostępnych dla waszej postaci, no a stworzony przez was boss może być potem naturalnie użyty w grze lub wrzucony na serwer w celu flexowania się przed innymi. Można także dzięki temu zdobyć kilka ekskluzywnych przedmiotów, które będą później też dostępne w grze. Sprawdźcie, no bo Saints Row zapowiada się całkiem zabawnie. Jak więc widać, zeszły tydzień faktycznie dostarczył pod kątem newsów pochodzących z naszej ulubionej gałęzi rozrywki. Ja jeszcze wszystko trawię, aczkolwiek mam mocne odczucie, że ten rok będzie jednym z najlepszych dla nas graczy w ostatnim czasie. Nowy PS Plus już niedługo, mega premiery za nami, przed nami równie mocny line-up. Więc jak wszystko pyknie do końca roku, no to będzie miazga. A na razie, moi drodzy, jak jeszcze nie widzieliście, no to zapraszam do nadrobienia streamu z The Quarry. A jak widzieliście pierwszą część, no to we wtorek dogramy całość do końca. Mamy za sobą już 10 rozdziałów, zostało 5, więc zobaczymy, kto wróci do domu cały i zdrowy, a kto zmieni się w torf leśny. Wpadajcie, jest zabawnie, czat to sami koneserzy. Aktualnie jednak dobiliśmy do brzegu. Dziękuję Wam serdecznie za poświęcony nam czas, przybijam Wam wirtualnego żółwika i do zobaczenia niebawem w kolejnych materiałach na naszym kanale. Cześć!